19 lipca to szczególna data dla Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tego dnia, 99 lat temu, profesor Jan Samsonowicz odkrył kopalnię krzemienia pasiastego. Od tamtego czasu zmieniło się wiele. Po blisko 2 latach remontu, właśnie 19 lipca, muzeum otwiera się. Otwieramy z podwoje muzeum już w całości dla zwiedzających. Zrezygnowaliśmy z takiej oficjalnej części związanej z uroczystym otwarciem w tym terminie ze względu na to, że jest to sezon urlopowy i bardziej nam w tym momencie zależy na tym, żeby wszyscy chętni, którzy chcą odwiedzić Krzemionki, mogli to zobaczyć, niż celebrować ten moment w sposób szczególny. Stąd też ostatnie ustalenia, można powiedzieć, z ostatniego piątku wręcz, są takie, że sam koniec sierpnia to będzie moment, kiedy będziemy chcieli zaprosić wszystkich, którzy przyczynili się do takiej możliwości otworzenia właśnie naszego muzeum dla zwiedzających w dniu 19 lipca 2021 roku. Dla zwiedzających udostępniona zostanie zmodernizowana trasa turystyczna oraz nowa wystawa stała. Bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o zarówno estetykę, jak i komfort zwiedzania trasy podziemnej. Natomiast chyba podstawową zaletą tego działania jest stworzenie takiej kompatybilnej całości, gdyż wystawa główna jest tym wstępem, w którym chcemy zapoznać zwiedzającego z tłem kulturowym, historycznym dla tego, co będzie mógł zobaczyć na trasie podziemnej. Sama trasa podziemna została oczyszczona, a część z jej elementów dołączyła do eksponatów wystawy. Sama trasa podziemna została trochę oczyszczona z wtrętów, które do tej pory pełniły właśnie funkcję taką objaśniającą, jak na przykład sobie górnicy neolityczni radzili z wydobywaniem krzemienia, ponieważ te figury ludzkie powstawały w różnych okresach, miały też różne walory estetyczne. Już zrezygnowaliśmy z ich służby i odsyłając je na emeryturę zaprosiliśmy nowych członków, można powiedzieć, krzemionkowskiej społeczności do prezentowania tego samego, ale na wystawie. Między innymi właśnie dlatego część wystawy jest rekonstrukcją kopalni krzemienia i w niej będą prezentowane właśnie takie elementy, jak sposób eksploatacji, działania, przemieszczania się w obrębie podziemnych wyrobisk. Dostępność również uległa poprawie. Dzięki nowoczesnej windzie dawne zwyczaje pradziejowych górników będą mogły podziwiać osoby niepełnosprawne. Poprawiono również bezpieczeństwo, montując na całej trasie linię telefonów alarmowych. Wszystkie te prace nie mogłyby się odbyć, gdyby nie znaczne środki finansowe przeznaczone na ten cel. Całość zadania kosztowała około 13 milionów netto. Tylko mówimy tutaj o całości zadania wraz z remontem Pałacu Wielopolski, który jeszcze się nie zakończył. Mniej więcej 50% tej kwoty to jest właśnie zaangażowane środki w Krzemionki, w tym około 3 milionów złotych to jest wystawa główna, więc tutaj poziom finansowania jest widoczny chociażby poprzez te cyfry. To też spowodowało trochę długotrwałość. Oczywiście też mieliśmy pewne przeszkody związane z pandemią. Tu między innymi wykonawca wystawy miał trochę przecięte ścieżki dostaw, w związku z tym, że część tego sprzętu była po prostu sprowadzana z zewnątrz i docierała chociażby z dużym opóźnieniem do portów europejskich po to, żeby się znaleźć ostatecznie w Krzemionkach, bo tutaj mówimy o specyficznych monitorach, które są instalowane w tej chwili jeszcze na wystawie. Od 19 lipca każdy będzie mógł zjechać do krzemionkowskich podziemi i na własne oczy zobaczyć zmiany lub to, czego jeszcze nie widział. Ruch turystyczny na Krzemionkach znacząco wzrósł, a przyczynił się do tego wpis na listę UNESCO. Wciąż jednak wielu mieszkańców powiatu ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego kopalni nie zwiedziło.